Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witamy serdecznie wszystkich Państwa. Pierwszą niedzielę Adwentu to kolejne nasze spotkanie i w jakimś sensie również rocznica, bo mimo że nasze spotkania w Radiu Maryja prowadzimy już od 15 roku, to w tej formie, jako podcast i na stronie naszej internetowej w Parafii Świętej Pryscylia, także na platformie YouTube jesteśmy od roku i to jest taki właściwie dla nas mały jubileusz. Ale dzisiaj chcemy skupić się na czytaniach właśnie, które Kościół Święty daje nam na pierwszą niedzielę Adwentu, bo zarówno pierwsze czytanie, jak i psalm to jest takie dramatyczne wołanie człowieka o to, aby Pan Bóg objawił samego siebie, aby się dał nam poznać. I człowiek tutaj widzi swoją słabość, swoją niemoc. Zresztą te słowa może tak obrazują to bardzo gwałtownie, bo mówią one, że Pan Bóg oddalił się dlatego, że my wszyscy opadliśmy jak zwiędli, jak liście. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. Nikt nie wzywał Twego imienia, nikt się nie zbudził, by chwalić Ciebie, bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. I podobnie psalm. Każde pierwsze zdanie jest takim obrazem. Usłysz, pasterzu Izraela, potem powróć, Panie zastępu, wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy. Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, daj nam nowe życie, a będziemy się chwalili. A więc zwróćmy uwagę, ile jest tych wezwań wołających o to, aby Pan Bóg przyszedł i się objawił. A więc spróbujmy na ten temat może od tych tekstów rozpocząć, a dzisiaj przed mikrofonami. Anna Harmata. Ksiądz Maciej Galle. I Roman Harmata. To taki wstęp do tej Ewangelii, bo ona też mówi o czuwaniu, a więc chodzi o to, żeby nasze serce było przygotowane, tak jak wartownik na służbie. On nie może iść spać, musi być gotowy, żebyśmy nie przespali czasu naszego nawiedzenia, bo Pan Bóg chce przyjść, dać nam poznać samego siebie, a my możemy być gdzie indziej, zajęci czymś innym i stracimy właśnie ten najważniejszy moment naszego życia, kiedy Pan Bóg chce przyjść i dać nam poznać samego siebie. Bo na pewno jest to czas oczekiwania, to nie ma dwóch zdań. Adwent takim czasem jest, to co powiedziałeś, ale jest też czasem ze swojej natury, wydaje mi się, takiego otwierania naszych umysłów i naszych serc na Pana, który przede wszystkim przychodzi dzisiaj, tu i teraz. To nie jest tylko kwestia przyjścia Jego w czasie świąt Bożego Narodzenia, jak zawsze tę pamiątkę obchodzimy, ale czy również na końcu czasów, co nam to też wskazuje i te słowa, o których już tutaj po części jakby rysując te obrazy biblijne ukazałeś, zamykałyby się jak klamrą ostatnimi słowami Księgi Apokalipsy, czyli ostatniej księgi Biblii Pisma Świętego, Maranata. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź. Prawda? Jesteśmy, nigdy nie możemy o tym zapominać, że jesteśmy Kościołem tęskniącym, Kościołem oczekującym przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo po to my tu jesteśmy w świecie. Prawda? Nie żyjemy sami dla siebie, żyjemy dla Boga i dla drugiego w konsekwencji. Ale żyjemy właśnie z tą nadzieją spotkania się z Bogiem i w Bogu, wyruszenia tę ogromną, cudowną podróż, która nie będzie miała końca, której na imię Bóg. I ona już się rozpoczyna teraz, czyli w tej bardzo konkretnej godzinie naszego życia. I On przychodzi do każdego z nas. I często zauważamy to w życiu, przychodzi w tym naszym zabieganiu, przychodzi w tej naszej codzienności, która nas przytłacza z całą też taką uśpioną czujnością tej codzienności, bo no nie oszukujmy się, tak niestety jest, prawda? I Adwent jakby wyrywa nas z tego letargu i mówi czuwaj. Nawet ostatnie słowa dzisiejszej Ewangelii, czuwajcie, bardzo krótko, Marek jest w ogóle bardzo redaktorski w treści swojej Ewangelii najkrótszej, zresztą treściwy do bólu, mówi czuwajcie, czuwajcie, no bo naprawdę nie znacie dnia ani godziny. Czyli z jednej strony przygotowanie na Boże Narodzenie, powrót Chrystusa w chwale na końcu czasu, ale jednocześnie przypomnienie, że Zbawiciel jest już z nami. I tak jak w ostatnią niedzielę słyszeliśmy w takim ogromnym rachunku sumienia z Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, jest obecny w Eucharystii, jest obecny w swoim Słowie, jest obecny we wspólnocie Kościoła, który sam założył, żeby był widzialnym znakiem Jego miłości w świecie, zbawczej miłości, ale jest też obecny w bliźnim, który staje przede mną w swoim doświadczeniu bólu, głodu, choroby, izolacji, nagości, osamotnienia, pragnienia, jakkolwiek to zobaczymy. I czeka, prosi, prawda? Podziel się. Wyjdź mi na spotkanie. Zauważ mnie. Czyli jeżeli my się chcemy dobrze przygotować na to ostateczne spotkanie, przyjście Pana Jezusa, to co musimy robić? Takie praktyczne wnioski dzisiejszej liturgii z Adwentu. Mamy przede wszystkim czuwać i się modlić. Dwie kwestie. I teraz tak, odwołując się do monastycznej tradycji, w bardzo prosty sposób ona określa czuwanie jako odrzucanie grzechu i czynienie dobra. Więc czuwać to znaczy odrzucać grzech i czynić dobro.
zauważyć potrzeby drugiego, czynić dobro, wyjść im naprzeciw, ale najpierw odrzucać grzech, a? Czyli walczę z rzeczywistością grzechu w swoim życiu. Odrzucenie grzechu, czynienie dobra, to jest czuwanie w rozumieniu tradycji monastycznej. Natomiast modlitwa to łączenie swojego serca z Panem Bogiem w każdej chwili naszego życia. Że moje serce chce spocząć w Jego sercu. Bo tam, gdzie jest mój skarb, tam będzie moje serce. Prawda? Czyli w tym duchu przeżywamy Adwent. I zobaczcie też, jak mądrość Kościoła, nawet w liturgii słowa, szczególnie nas w tym kierunku podprowadza. W pierwszym czytaniu mamy słowa proroka Izajasza, który kieruje te słowa i pisze w bardzo trudnej sytuacji poniżenia wręcz dla Izraela, trzeba było powiedzieć. Świątynia w Jerozolimie jest zniszczona, naród jest wygnany, synowie Izraela, w ogóle wybrany naród Boga prawdziwego, jest w niewoli u pogan. To jest coś nieprawdopodobnego. U pogan, bo jest w niewoli babilońskiej. Prawda? Czyli jest jakby pogrążony w tym doświadczeniu poniżenia, jakby prawie dowód na to, jakby Bóg był słabszy od Boga Babilończyków. Prawda? Cała ta sytuacja skłania tu proroka do takiej głębokiej refleksji nad nieszczęściem Izraela i nad jego przyczynami. Zastanówmy się i my nad naszą sytuacją w dzisiejszym świecie, sytuacją naszej wspólnoty, również wspólnoty Kościoła, tego nowego Izraela. W wielu wypadkach też może ten sposób doświadczonego. I uczmy się, bo zauważcie, Izraelici, którzy pozostawali w niewoli babilońskiej, z obawą patrzyli w przyszłość. Ilu z nas tak dzisiaj patrzy? Na przyszłość ojczyzny, na przyszłość Kościoła w świecie. Słyszymy o różnych sytuacjach, sprawach. Ludzie pytają, zastanawiają, jest to czas jakiegoś zamętu przedziwnego, prawda? Jest coraz więcej pytań, na które paradoksalnie wydaje się coraz mniej odpowiedzi. I oni z obawą patrzyli w przyszłość, ale ta sytuacja co zrobiła? Pozwoliła im zrozumieć ich grzechy. Egoistyczne spojrzenie na życie, pójście na łatwiznę, prywatę przywódców, szukanie tylko własnego zadowolenia, brak pogłębionej refleksji nad życiem. A to wszystko było spowodowane zapomnieniem o Bogu żywym. O Bogu, który jest w moim życiu tu i teraz. Który działa w tej konkretnej godzinie mojego życia. I dla Izraela wtedy trzeba było aż takiego upadku, aby to zrozumieli. Wtedy dopiero zaczęli wołać o przebaczenie. To, co tutaj Roman już przywołałeś na początku. Obyś rozdarł niebiosa i stąpił. Tylko Bóg Boże nas jeszcze uratować. Nasze ludzkie rachuby doprowadziły nas do ruiny. Konkludują. Nasze ludzkie kalkulacje doprowadziły nas na dno. Tylko w Bogu nadzieja. Przyjdź, Panie, wołają. Przyjdź, Panie. Więc ja tak sobie myślę, na początku tego Adwentu, kiedy rzeczywiście jesteśmy tak wyrywani z tej rzeczywistości naszej codzienności, ale nie do tego stopnia, żeby o niej zapomnieć, to żebyśmy nie pogubili się w tym wszystkim, to ja bym rekomendował dla nas wszystkich takie swoiste ćwiczenie. I to jest ćwiczenie tak motoryczne, jak i duchowe. Sensoryczne pod każdym względem. Mianowicie rekomendowałbym, żebyśmy sobie poszli w tym czasie świętego Adwentu na cmentarz. Może mroźno będzie, może chłodno. Czapeczki sobie założymy, prawda? Różaniec weźmiemy w rękę, przejdziemy się po alejach cmentarnych. Warto sobie po tych alejach cmentarnych pochodzić, popatrzeć sobie tam na imiona, może swoich bliskich, przyjaciół, których kiedyś znaliśmy. Ludzi, którzy jeszcze niedawno chodzili po tej ziemi, tak jak my stąpamy po niej dzisiaj. Nagle, w mgnieniu oka, często całkowicie niespodziewanie, przyszedł do nich Pan. Przyszedł z wieczora, przyszedł o północy, przyszedł nad ranem, spotkał ich na ulicy, w samochodzie, w domu, w szpitalu. Czy przygotowanych? Czy spotkał ich przygotowanych? I to ostatnie słowo dzisiejszej Ewangelii. Czuwajcie. Czuwajcie. To jest przesłanie dla nas na dziś. Tak, to mocne wyzwanie, to o czym ksiądz mówi. Chciałbym jeszcze wrócić tutaj do pierwszego listu świętego Pawła, bo to też ważny taki tekst. On w jakiś sposób kontrastuje z tym obrazem, który stawia Izajasz i również Psalm, dlatego że on tutaj mówi, że w nim ci, którzy się nawrócili, zostali już wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusa utrwaliło się w was. A więc widzimy, że
jest możliwość życia w pełni łaski, prawda? Dlatego, że świadectwo daje o tym właśnie Paweł. I Pan Bóg, który nas powołał do tego współuczestnictwa w życiu z Chrystusem, chce nas wezwać do takiej właśnie głębokiej relacji. Dlatego ten krzyk Izajasza znalazł odpowiedź w doświadczeniu świętego Pawła i tych, których umacniał święty Paweł właśnie w tym liście. I to przyjście Pana Jezusa jest pewne. Tak jak śmierć jest pewna, tak jak spotkanie z Panem Jezusem jest pewne. Dlatego też wzywa nas tutaj dzisiejsze czytanie, Słowo Boże, do tego, aby czuwać, ponieważ Pan Jezus przyjdzie. I Pan Jezus przyjdzie po to, żeby odmienić nasze serca. A czego każdy z nas najbardziej potrzebuje? No miłości. Człowiek jest stworzony dla miłości i pragnie tej miłości, chce ją przeżywać. I tak w drugim czytaniu właśnie święty Paweł pisze, macie wszystko, obfitujecie we wszystko, tylko trzeba to właściwie użyć. Oczekiwać Pana Jezusa, to znaczy spotykać Pana Boga też w drugim człowieku, na co dzień. Mhm. I to jest właśnie to, do czego nas wzywa dzisiejszy Adwent. W ten sposób przygotować się na święta Bożego Narodzenia. No bo to co pani Ania właśnie mówi, że my już wiemy, kim jest Pan, nie? To nie jest powód do chełpienia się, prawda, i wynoszenia ponad innych, ale my wiemy, kim jest ten, na którego oczekujemy. My mamy pełnię objawienia w Jezusie Chrystusie. W Kościele mamy ją daną. I to jest właśnie to, co słusznie Roman przytoczyłeś, święty Paweł nam dzisiaj mówi, że zostaliśmy wzbogaceni we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Co mamy zrobić, to tylko tyle, żeby po to dziedzictwo naszej wiary po prostu sięgnąć, no podjąć jakiś wysiłek, no wyjść po prostu z tej swojej codzienności, prawda, bo to, co na co dzień nas spotyka, to, co jest tylko to codzienne, ta codzienna krzątanina, no ona jest ważna, ale jest od niej coś ważniejszego. Chodzi o to, żebyśmy to coś ważniejszego zauważyli, prawda, odpowiedzieli tak na ten Boży głos. My już Jego wolę znamy. Już powiedzieliśmy tu sobie dzisiaj nieraz, co usłyszeliśmy w zeszłym tygodniu, według jakiej miary będziemy sądzeni. To słyszeliśmy, to jest miara miłości bliźniego, to o czym tu pani Ania też już konkludowała. To jest coś, co człowiek pragnie najbardziej, czego wyczekuje, oczekuje, z miłości stworzonej i dla miłości stworzonej. A ponadto też Pan dał nam moc poprzez sakramenty, szczególnie poprzez Eucharystię, sakrament pojednania, żebyśmy też dobrze pełnili Jego wolę tu na ziemi, więc może właśnie tak sobie myślę, oprócz tego cmentarza jeszcze zachęta do tego, żeby tak codziennie na mszę przyjść, prawda? Codziennie przyjść w Adwencie na mszę. No zwyczajnie, prosto. Sięgnąć po to dziedzictwo, które, ale przede wszystkim życie, bo to nie tyle dziedzictwo, które jest żywe. No nie muzeum. Nie muzeum pełne artefaktów Kościół, ale żywa wspólnota wiary, miłości, która jest tu po prostu blisko. Więc ja myślę, że w tym duchu, w tym kierunku pójdźmy na mszę, spowiadajmy się w tym świętym czasie Adwentu, zróbmy sobie spacer na cmentarz. Pytanie, czy my się opamiętamy jak Żydzi, nie? Czy ten czas będzie dla nas czasem takiego opamiętania? Czy zrozumiemy, czy uznamy swoją grzeszność? Żeby mógł się przed nami ten okres Adwentu prawdziwie otworzyć, który jest okresem prawdziwej nadziei, a nie jakiejś kolejnej ułudy. Bo żeby nie było znowu tak, że o kolejny Adwent i po Adwencie. Prędko jeszcze przyspieszymy go celebracjami wigilijnymi, opłatkowymi, prawda, w międzyczasie, no to byłoby tragedią. Czy to będzie czas prawdziwej nadziei, prawdziwej łaski? Czy skorzystamy z bogactwa mądrości, którą nam Pan Jezus przekazał? I to mądrości, miłości i solidarności pomiędzy też uciskanymi, prawda? Dzisiaj w tym świecie bardzo dużo tego widać. Czy wyciągnę w tym czasie rękę do Niego o pomoc, której On mi udziela przez te sakramenty właśnie? No żebyśmy mogli tak spokojnie zawołać, jak ci pierwsi chrześcijanie, z takim pełnym doświadczeniem pokoju, miłości Boga. Maranata. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź. Naprawdę Cię błagamy, przyjdź. Moi drodzy, na ten czas świętego Adwentu, oczekiwania, nadziei, wielkiej nadziei, no i również naszego jubileuszu, czasu jest serdecznie pogratulować. Siedzimy tu przy kawce i wodzie, no, ale to nam niech wystarczy. Niech nam dobry Bóg na to dzieło i wam, moi drodzy, którzy jakoś włączacie się, budując też to dzieło, uczestnicząc w nim żywo, serdecznie dziękujemy, a dobry Bóg niech nam wszystkim obficie na ten święty czas błogosławi. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.